Zaledwie kilka dni po wyśmienitym występie Romaina Vergo na Rebel Salute udało mi się spotkać go i zadać mu kilka pytań w szkole sztuk pięknych i muzyki imienia Edny Manley w Kingston. Dlatego kto może, niech zobaczy, kto nie może, niech posłucha, jak Romain Vergo odpowiadał na moje pytania. Zwłaszcza, że jest to artysta, którego wy wybraliście najlepszym młodym talentem roku 2010. Jak pamiętasz kolejne etapy wygrano w finale konkursu Digicel Rising Stars? Dla tych, którzy nie wiedzą, Rising Stars to program robiony na wzór Mam Talent czy X Factor. Ja wziąłem udział w konkursie w 2007 roku w wieku 17 lat. Byłem bardzo młody i niedoświadczony, ale kochałem muzykę. Wziąłem udział w konkursie, który trwał 6 miesięcy i okazało się, że jestem najmłodszym uczestnikiem w historii programu. To było wspaniałe doświadczenie. Mnóstwo śpiewających uczestników, zgodnie z zasadami konkursu wykonywaliśmy głównie covery. Wszyscy na Jamajce i całych Karaibach śledzili nasze losy. To było świetne i bardzo ekscytujące doświadczenie. Cała moja rodzina oglądała program, a szło mi całkiem dobrze. Mogę powiedzieć, że tak rozpoczęła się moja kariera. Pamiętasz, jaka piosenka dała ci zwycięstwo? Sir Duke by Stevie Wonder. That was the last. Sir Duke Stevie Wondera było piosenką, którą wygrałem program. Niełatwy utwór. Ale to nie był mój wybór, tylko wybór jurorów. Chcieli zobaczyć, jak się odnajduje w takiej kompozycji. Stevie Wonder to jeden z tych niezwykle utalentowanych artystów. Śpiewanie jego piosenek nie jest łatwe, ale udało mi się i wygrałem konkurs. Jak rozpocząłeś współpracę z Penthouse Records? Well, you know, Penthouse. That man Dermian, he told me that Tony Rebel was the one who really, you know, told him about Penthouse. Donovan Germain powiedział mi, że Tony Rebel wspomniał mu o mnie i zachęcił, aby zobaczył mój występ w telewizji. Powiedział, że powinien mnie nagrać, jak tylko skończy się program. Tak też się stało. Nagrałem dla niego piosenkę Always On My Mind i ten utwór bardzo mu się spodobał. Stwierdził, że mam talent i powinienem go rozwijać. I w wyniku tego zaproponował mi współpracę. Donovan Germain jest dla mnie jak mentor, ojciec, człowiek, dla którego zawsze chcę nagrywać bez względu na okoliczności. On dodaje odwagi i zwraca uwagę na elementy, nad którymi powinienem popracować. Na początku nagrywałem dla niego tylko covery, ale pierwszym poważnym moim tunem dla Penthouse było Can't Sleep. To była piosenka na rytmie, na którym nagrał Beres Hammond swój wielki hit I Feel Good. No i tak to się wszystko zaczęło. Jakim cudem tak szybko podpisałeś kontrakt na album z VP Record? Donovan Germain pracuje ściśle z VP Records od wielu lat. Współpracował z VP przy okazji wielu albumów i to on poinformował mnie, że wytwórnia jest zainteresowana zrobieniem ze mną płyty. Stwierdziłem, że to niesamowite, że ktoś chce zrobić ze mną płytę na samym początku kariery. Wszakże miałem nagrane zaledwie kilka piosenek i te piosenki dopiero torowały sobie drogę na fale radia. Taka wiadomość w tak wczesnym stadium mojej kariery była niesamowitym przeżyciem. Moim menadżerem był wtedy Donovan Brown. Porozmawialiśmy z Germainem i zdecydowaliśmy, że zrobimy ten album.
płyta została zatytułowana po prostu Romain Vergo. Chodziło o to, aby ludzie zapamiętali dobrze moje imię. Należało się dobrze przedstawić. Album daje radę. Pojechaliśmy do Europy w listopadzie na koniec zeszłego roku. Ludziom podobały się piosenki. Byłem zaskoczony. Śpiewali ze mną również te nowe nagrania, które zrobiłem specjalnie na album. To naprawdę wspaniałe doświadczenie, kiedy cała sala śpiewa z tobą twoje melodie. I na tym polega magia muzyki, że jednego dnia siedzisz u siebie w pokoju, nucisz sobie piosenkę, a potem ludzie z całego świata śpiewają właśnie tę piosenkę. W wieku 20 lat osiągnąłeś bardzo dużo, ale sukces nie popsuł ci charakteru. Muzyka ulega ciągłym zmianom. Nie ma artysty, który byłby na szczycie przez całą swoją karierę. Osobiście myślę, że najważniejsze jest, aby zawsze tworzyć nową muzykę, dawać ludziom to, co kochają. Taki jestem ja, Romain Vergo, i taka jest moja natura. Żadne osiągnięcie w moim życiu nie uderzyło mi do głowy. Wierzę, że zawsze mogę osiągnąć więcej, mogę zrobić coś jeszcze lepiej niż poprzednio. I ta myśl bezustannie mi towarzyszy. Chodzi o więcej muzyki, a nie o więcej blichtru i zamieszania wokół mojej osoby. Dancehall massacre, live a new life. Ah, play a big tune every day and night. Live a new life. Ah, Romain Vergo say live a new life. Yeah man, this is Romain Vergo representing for Dancehall massacre. Polish radio, keep it locking up. Don't move, alright?